Bardzo fajnie, jesteśmy drugi rok. W zeszłym roku też byłyśmy z córką. Jesteśmy bardzo zadowolone. Mało jest takich atrakcji w Szanowie, szczególnie dla dzieci, więc jest to fajne urozmaicenie. To jakiś pomysł chyba na atrakcyjne spędzenie rodzinne Dnia Dziecka. Zdecydowanie i pogoda też dopisuje, więc można fajnie spędzić czas z dziećmi. Super inicjatywa, no i no podoba się jak na razie. Fajny pomysł, żeby tak rodzinnie spędzać czas właśnie tego dnia. No dokładnie, rodzinnie, rodzinna atmosfera, także no pochwalamy takie rzeczy. My jesteśmy co roku, w zeszłym roku było na południu, na Orkana, także zaliczamy co roku ten wesoły piknik. Czyli wędrujące podwórka. Podwórko, tak. Teraz będzie 2 chyba lipca na skateparku, o ile się nie mylę, no nie? No, także będziemy też. Troszkę się zmienia, to dobrze, że pojawiają się nowości. Tak, zadowolona jestem i dzieci są zadowolone, fajne zabawy, fajne nagrody, można dobrze wygrać, także fajnie. Dzisiaj świętujemy w sumie potrójnie, do tego jeszcze oczywiście gala taneczna, więc dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj jest okazja do tego, żeby zapoznać się z ofertą, jaką ma Moxie. Tak, dzisiaj jest okazja do tego, żeby zajrzeć do nas, poznać oczywiście instruktorów, dopytać się, jak wyglądają zajęcia, zdecydować się na nie i zapisać, bo dzisiaj już oficjalnie otwieramy zapisy do sekcji artystycznych MOXIR. Część tych sekcji już się zaprezentowała, bo były i występy wokalne i tańce. Tak, przed nami jeszcze plener malarski, jeszcze spotkania z osobami, które w ogóle po raz pierwszy będą współpracować z Domem Kultury. Mamy dla Państwa w tym roku 4 nowe sekcje. Po raz pierwszy indywidualna nauka gry na instrumentach. Będzie to perkusja i pianino, fortepian, instrumenty klawiszowe. Powstaje grupa teatralna dla dorosłych oraz po raz pierwszy i mamy nadzieję, że to się bardzo nam rozwinie, będzie funkcjonował w MOXIR wielopokoleniowy chór rozrywkowy w niebogłosy. Instruktor nowej sekcji, która ma zacząć działać w przyszłym sezonie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, sekcji gry na perkusję, a właściwie nauki gry na perkusję. Tak, zgadza się. Będą to indywidualne zajęcia gry na perkusji. Kto może się zgłosić? Każdy? Tak, tutaj jako taki dolny próg przyjęliśmy sobie 7 rok życia, czyli tutaj mniej więcej pierwsza klasa szkoły podstawowej, prawda? No a jak chodzi o górę, wzwyż, to nie przewidujemy żadnych ograniczeń. Ja słyszałam, że podobno trzeba mieć dobrą koordynację ruchów, żeby grać na perkusji. Tak, zgadza się, no ale od tego jestem i pewne rzeczy na pewno metodycznymi ćwiczeniami idzie wypracować. Sporo tych atrakcji, ciekawa oferta. Rzeczywiście jest czas, żeby się zastanowić, ale już teraz się można zapisywać. Tak, już od dzisiaj można się zapisać do naszych sekcji. Pełna siatka sekcji, w sensie w które dni będą funkcjonować, pojawi się pod koniec czerwca, ale już dzisiaj można sobie zaklepać miejsce. Do tego wędrujące podwórko, które też ewoluuje, bo nowe strefy się pojawiają. Tak, dzisiaj świętujemy naprawdę hucznie, pokazujemy nasz ośrodek od kuchni, spotykamy się z pracownikami Domu Kultury. Do tego wędrujące podwórko po raz pierwszy z okazji właśnie Dnia Dziecka, z nowymi strefami, ze strefą Maluszka, ze strefą sportową, z naszymi super partnerami, którzy w tym roku będą z nami na wszystkich podwórkach. Jak tam wrażenia dzisiaj? Bardzo dobrze. Kto się lepiej bawi, rodzice czy dziecko? Rodzice, bo dzieci nie są w humorze. Myślą Państwo, że to dobry pomysł na Dzień Dziecka, taka impreza? Tak. Bardzo dobry. Babcia na Dniu Dziecka i jak? No bardzo fajnie, super, zadowolona malutka. Zjeżdżała, pomalowała, widzi Pani. Dobry pomysł na taką imprezę? Tak, dobrze, to bardzo dobrze, Ukraińko nie ma. Nie, taką Ukrainę chciałabym, już takie myśli mam. Podwórka, jak podobnie jak w ubiegłych latach, będą wędrować po gminie Chrzanów. Pojawimy się oczywiście w różnych dzielnicach Chrzanowa. Staramy się tak wybierać te lokalizacje, żeby co roku być gdzie indziej. W tym roku pierwsze podwórko wakacyjne odbędzie się przy skateparku. Patrzyła ją po domu, każdą mu na stół.